temu, który jest w stanie zachować was od potknięć i przedstawić was bez zarzutu przed obliczem chwały swojej z radością wielką. List Judy, werset 24. Zachowani od potknięć. Temu, który jest w stanie, oto co daje nową siłę zmęczonemu wojownikowi. Słaby i bezradny w sobie spogląda z wiarą ku Bogu, ku temu, który jest w stanie i w ten sposób ze słabego, taki człowiek, który patrzy ku Bogu, jest mocny, staje się mocny. Niechaj trudności na drodze będą, jakie muszą być, nawet gęsto usiane pułapkami i sidłami szatańskich urządzeń, a Bóg i tak będzie w stanie utrzymać ufną duszę bez potknięcia. Wiedział o tym Dawid, gdy śpiewał. Choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tak czytamy w Psalmie 23, werset 4. To jest wystarczające dla wiary w najciemniejszej i najtrudniejszej godzinie. Mogę nie widzieć kroku przed sobą, ale ten, który jest w stanie, widzi koniec od początku. On nie każe mi ufać niczemu innemu, sobie samemu czy innym podporom. On każe mi zaufać w Jego miłość i mądrość, a tym samym powierzyć się Jego kierownictwu. Żaden wierzący nie kwestionuje mocy Boga, aby utrzymać Go przez 5 minut bez potknięcia, ale ten, kto może zachować na 5 minut, może zachować na 60, a ten, kto może zachować przez 1 dzień, może zachować na zawsze, jeśli oko i serce będzie skierowane na Niego. Z tego właśnie powodu nasz Pan Jezus Chrystus został oddzielony od grzeszników. Tak mówi Hebrajczyków 7 rozdział 26 werset. Z którymi kiedyś chodził w łasce jako święty i niepokalany człowiek na ziemi. Pan Jezus Chrystus modlił się dla nich, ja sam się uświęcam, aby i oni byli uświęceni przez prawdę. Ewangelia Jana 17, rozdział 19, werset. W ten sposób Pan Jezus Chrystus stał się On w niebiańskiej chwale obiektem dla serc swojego ludu, aby żyjąc codziennie patrząc na Pana Jezusa Chrystusa, patrząc na Jezusa, jak mówi Hebrajczyków 12, rozdział 2, werset, mogli być zachowani od potknięcia i jak Pan Jezus Chrystus, jak On, mieć wszystkie potrzebne zapasy łaski na pielgrzymczą drogę, aby koniec był pewny. On, Pan Jezus Chrystus, jest w stanie przedstawić was bez zarzutu przez swoją chwałę.